Ja jestem wbrew pozorom ogromnym optymistą. Jeśli idzie o sprawę polską i sprawę katolicką, sądzę, że sięgnęliśmy takiego dna, że niżej już upaść nie można. Teraz może być już tylko lepiej. Jakie są przesłanki tego optymizmu? No, widać, że 20 parę lat trzeciej, czwartej RP, od kiedy nie działa już w taki prosty sposób używany cep ideologiczny, cenzura instytucjonalna. Tych 20 parę lat, mimo ogromnego przywiązania elit post-PRL-owskich do przesądów postępackich, naród polski tych 20 parę lat całkiem nieźle wykorzystał. Coraz więcej pojawia się książek, także i filmów, wypowiedzi osób, które skupiają środowiska otwarte na prawdę o historii, a zatem też otwartych na zdrowe myślenie o przyszłości narodu i Kościoła. Jest tego coraz więcej. Monopol, dezinformacyjny monopol Gwiazdy Śmierci warszawskiej nie zapobiegł temu, tej reanimacji polskości i katolicyzmu. Także przywiązanie do tradycji katolickiej, rosnące w młodym pokoleniu, no to jest najwspanialszy znak ozdrowieńczy, znak, że rekonwalescencja narodu polskiego przynosi efekty. No, kwestia jest tylko taka, czy znajdziemy się na wojnie, czy tego młodego pokolenia nie poślą na jakąś wojnę, która by wygubiła te nadzieje narodu i Kościoła. I o to trzeba się modlić, zwłaszcza w 2017 roku, roku pięknych, ale i strasznych rocznic. O to trzeba zabiegać ze wszystkich sił, w tych wszystkich miejscach, w których możemy jeszcze cokolwiek zdziałać. A jeśli nam się nawet zdaje, że zdziałać nie możemy, bo nasze działania dzisiaj nie przynoszą bezpośrednich, widocznych, sprawdzalnych efektów, no to przecież i tak nie powinniśmy się wahać, mówić jak jest, prawda? Nazywać rzeczy po imieniu, no bo koniec końców historia na szczęście nie jest przewidywalna. Gdyby była przewidywalna, gdybyśmy wszystkie nasze działania mieli podporządkować jakimś rachunkom strat i zysków i wyłącznie tylko mierzyć zamiary na siły przez nas rozpoznawalne, no to byśmy w żadnej sprawie byśmy palcem nie kiwnęli, bo byłoby to nieracjonalne, prawda? Musielibyśmy uznać dyktat status quo. Jednak, chwała Bogu, zwłaszcza na portalu PH24 w znakomitym magazynie Polonia Christiana widać, że jednak nie wszyscy ten dyktat współczesności przyjmują, że nie wszyscy temu dyktatowi podlegają, nie wszyscy kłaniają się tym bałwanom współczesności, które zdawałoby się mają ciągle monopol na zarządzanie nastrojami mas w sferze publicznej. No więc skoro jest tak dobrze, zaledwie po 25 latach od wycofania się z Polski północnej grupy wojsk Armii Czerwonej, której obecność jeszcze pamiętam, skoro tak jest dobrze, no to jeszcze raz powtórzę, módlmy się, żeby tylko wojny nie było, a jakoś się wykaraskamy.